Mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają, ale aby czy na pewno? Witajcie! Dzisiaj chciałbym poruszyć temat, który dotyczy każdego z nas, czyli pieniądze i ich rola w naszym życiu. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego pieniądze są takie ważne? Co sprawia, że odgrywają one tak kluczową rolę w naszym życiu i jak wpływają na nasze decyzje oraz drogę życiową? W tym materiale zanurzymy się głębiej w świat finansów osobistych i społecznych. Sprawdzimy, w jakich aspektach pieniądze są kluczowe w naszym życiu, poczynając od podstawowych potrzeb życiowych, poprzez możliwości edukacyjne, opiekę zdrowotną i realizację celów życiowych. Na sam koniec materiału podsumujemy sobie całą jego treść i odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego oszczędzanie, inwestowanie i zarządzanie pieniędzmi są kluczowymi umiejętnościami, które warto przez całe życie rozwijać. Pamiętajcie o przycisku subskrybuj i wyłączcie powiadomienia, aby nie przegapić nowych odcinków. A teraz zaczynamy! Pieniądze są środkiem wymiany używanym do zakupów, płatności za usługi i transakcji handlowych. Stanowią powszechnie akceptowany sposób wartościowania dóbr i usług, oraz umożliwiają ludziom gromadzenie i przechowywanie bogactwa. Pieniądze przyjmują różne formy, tak jak banknoty, monety, a także w dzisiejszych czasach często istnieją w formie cyfrowej, na kontach bankowych lub w wirtualnych portfelach. Są kluczowym elementem funkcjonowania gospodarek światowych i odgrywają istotną rolę we wszystkich aspektach życia społecznego i ekonomicznego. Pierwszym z wielu aspektów życia, wobec których niezbędne jest posiadanie pieniędzy, są podstawowe potrzeby. Pieniądze są niezbędne do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, takich jak jedzenie, zakwaterowanie i ubranie. Bez wystarczających środków finansowych trudno jest zapewnić sobie i swojej rodzinie regularne posiłki, dachy nad głową oraz odzież. Koszty związane z edukacją mogą obejmować opłaty za szkoły i uniwersytety, zakup podręczników i materiałów dydaktycznych oraz dodatkowe opłaty związane z kursami i szkoleniami. Dzięki pieniądzom możemy sobie pozwolić na zdobycie wykształcenia, które jest kluczowe dla rozwoju zawodowego i osobistego. Pomimo, że w niektórych krajach podstawowa opieka zdrowotna jest dostępna bezpłatnie lub za niewielką opłatą, wiele procedur medycznych, leków czy badań diagnostycznych wymaga dodatkowych wydatków. Posiadanie odpowiednich środków finansowych pozwala na zapewnienie sobie i swojej rodzinie leczenia i opieki zdrowotnej, co jest istotne dla zachowania dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Inwestowanie w rozwój osobisty może obejmować wydatki na kursy, warsztaty, coaching, terapię czy też książki i materiały edukacyjne. Pieniądze pozwalają na rozwijanie umiejętności, zdobywanie wiedzy oraz pracę nad sobą, co prowadzi do osobistego wzrostu i samorealizacji. Posiadanie odpowiednich środków finansowych otwiera drzwi do realizacji marzeń i celów życiowych. Niektóre z tych marzeń mogą być związane z podróżami, zakupem wymarzonego domu lub samochodu, założeniem własnego biznesu, czy też wsparciem dla bliskich. Oszczędzanie i inwestowanie pieniędzy na przyszłość jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa finansowego w późniejszym życiu. Akumulowanie oszczędności na emeryturę, na edukację dzieci, czy też nieprzewidziane wydatki zapewnia pewność siebie i stabilność finansową. Posiadanie wystarczających środków finansowych daje ludziom większą niezależność w podejmowaniu decyzji życiowych oraz realizacji swoich pasji i ambicji. Osoby zabezpieczone finansowo mogą śmiało podążać za swoimi marzeniami i wybierać ścieżkę życiową, która najbardziej odpowiada ich wartościom i aspiracjom. Te przykłady pokazują, jak istotną rolę pełnią pieniądze w życiu jednostek i społeczeństwa, wpływając na wiele jego aspektów i decydując o jakości życia oraz możliwościach rozwoju. Pieniądze są nie tylko narzędziem wymiany, ale także symbolem naszych marzeń, aspiracji i wartości. Dzięki nim możemy zaspokajać nasze podstawowe potrzeby, rozwijać się, realizować cele życiowe i zapewnić sobie bezpieczną przyszłość. A jak brzmi odpowiedź na pytanie z początku odcinka? Jest ona bardzo prosta i klarowna. Oszczędzanie, inwestowanie i zarządzanie pieniędzmi są kluczowymi umiejętnościami, ponieważ pozwalają na budowanie stabilnej sytuacji finansowej, osiąganie celów życiowych i zapewnienie bezpiecznej przyszłości dla siebie i swoich bliskich. Mam nadzieję, że ten materiał pomoże Wam lepiej zrozumieć znaczenie pieniędzy oraz zachęcić do refleksji nad własnymi finansami i celami życiowymi. Pamiętajcie, że to, jak zarządzamy własnymi pieniędzmi, nie wpływa tylko na nas samych, ale także na nasze rodziny i przyszłe pokolenia. Chciałbym Was zaprosić do dalszej dyskusji na ten temat w komentarzach oraz do subskrybowania tego kanału, aby być na bieżąco z najnowszymi materiałami. Na koniec pamiętajcie, pieniądze mogą być kluczem do lepszego życia, ale musimy je traktować z mądrością i odpowiedzialnością. A teraz życzę Wam bogatego dnia. Cześć! Materiał powstał dzięki współpracy z ABS Factoring Polska.